Ja ciągle mam przekonanie, że polski Sejm jest dziś na tyle konserwatywny, że tak proponowanej liberalizacji, progresywności, jaką wnosi Lewica czy Koalicja Obywatelska, nie poprze. Natomiast my ciągle mówimy, że jeśli chcą ulżyć losom kobiet, to trzeba przywrócić kompromis aborcyjny. W mojej ocenie do powrotu do kompromisu aborcyjnego jest skłonny także pan prezydent Andrzej Duda i pewnie taką ustawę by poparł. A następnie no, wydaje się, że rozpisanie referendum, ja pracuję nad projektem ustawy o dniu referendalnym, rozpisanie takiego referendum zamknęłoby ostatecznie temat.